Witajcie, moi drodzy, w pierwszym odcinku. Przodkami boksera były starożytne molosy pochodzące z Grecji, Półwyspu Bałkańskiego i tym podobnych krain. Charakteryzował się nieustępliwością, odwagą, używany głównie do polowań na grubego zwierza, nawet polowano z nim na tury. Wykorzystywany do walk z dzikimi zwierzętami i psami, dzięki specyficznej budowie pyska i uniesionym nosie, bokser mógł oddychać bez przeszkód i naraz nie puszczać ofiary. W trakcie polowań mogły przytrzymać swoją ofiarę, dopóki nie podejdzie myśliwy i jej nie dobije. Oczywiście współczesne boksery nie są tymi samymi psami, żaden z nich by się do tego najzwyczajniej w świecie nie nadawał. Nie są do tego szkolone, a przede wszystkim hodowle nie prowadzą selekcji pod tym kątem, bo i po co? Nikt teraz nie poluje na tury, a jak już poluje na jakąkolwiek inną zwierzynę, to nie w taki sposób. Bokser, który żyje dziś, jest silnym psem, w atletycznej budowie, upartym i energicznym usposobieniu. Traktowany jest głównie jako pies towarzysz, bo i do tego się świetnie nadaje. Pełen werwy życia i chęci do zabawy idealnie wpisuje się w domowe życie. Oczywiście pod warunkiem, że nauczymy nasze dzieci szacunku do niego. Które są bardziej emocjonalne, nie znoszą samotności, pozostawione same na cały dzień w domu mogą wyjść i demolować mieszkanie. Pamiętajmy o tym, że bokser mimo swojego pozytywnego nastawienia do życia nie jest zabawką i czasopochłaniaczem dla naszej pociechy. Temu psu trzeba poświęcić sporo uwagi. Osoba powinna być energiczna i aktywna, by dała radę wyładować energię psa, która jest naprawdę dosyć spora. Bokser jako pies wierny i bardzo czuły kocha przebywać z człowiekiem i każda rozłąka jest dla niego karą. Jest bardzo pojętny, nauka idzie sprawnie, a gdy masz w ręku jego zabawkę lub ulubiony smakołyk, pójdzie jeszcze szybciej. W pierwszej kolejności powinniśmy pracować nad jego ekscytacją, która z jego temperamentem może być dosyć ciężka do okiełznania. Przy treningu lepiej psa nagradzać niż karać, gdyż boksery źle reagują nawet na podniesiony ton głosu. Przez swoją emocjonalność nie nadają się do domu, w którym kłótnie są dosyć częstym gościem, bo na psy tej rasy wysoki ton głosu działa demotywująco. Więc pary żyjące wyłącznie z 500+, nie kalające się żadną pracą, a pieniądze zasiłku przeznaczają na polski nektar i ambrozję, nie nadają się na przewodnika tych pięknych zwierząt, no niestety. Gdy dobrze go wychowamy, szanując jego potrzeby, bo nie wystarczą mu tylko zwykłe, spokojne spacery, bokser był stworzony do pracy i musimy o tym pamiętać. Kiedyś pracujący pies polujący na grubą zwierzynę, teraz leżący całe dnie na kanapie, a wieczorem wychodzący na jeden dłuższy spacer w ciągu dnia. Oczywistym faktem jest, że nie będzie polował na dziki, ale we współczesnych czasach jest naprawdę wiele alternatyw, które mogą zaspokoić jego naturalny popęd. Chociażby przeciąganie liny, ipo lub tropienie. Ale z cięższymi ćwiczeniami trzeba poczekać do jego pełnego rozwoju fizycznego, żeby nie zrobić mu niepotrzebnej krzywdy i nie narazić siebie też na wydatki. Bokser ze swoją krótką sierścią bez podszerstka, która wypada cały rok, nie nadaje się ani na wielkie upały, ani na duże mrozy. Trzymanie go na dworze w zimę to nie jest po prostu jego bajka, woli umiarkowane temperatury, chociaż gdy są zbyt wysokie, też nie działają na niego dobrze. Przez krótką kufę latem trzeba uważać, by nasz towarzysz się nie przegrzał, więc złym pomysłem będzie w piękny lipcowy dzień w środku dnia i z nim na trening. Wtedy zdecydowanie lepsze będzie leżenie czterema kołami do góry w chłodnym mieszkaniu. I chociaż nasi towarzysze idealnie wpasowały się w nasz współczesny świat, musimy pamiętać o ich historii, a przede wszystkim o tym, że są innym gatunkiem i mają inne potrzeby niż my. Ich instynkty, które w nich drzemią, muszą być zaspokojone, żeby pies był pewny siebie i zrównoważony. Z każdego psa, choćby najradośniejszego, można mieć depresyjnego psa emo lub co gorsza, wystraszonego zawadiakę. Jeżeli do tego doprowadzimy, będziemy musieli wydać kupę kasy na trenerów lub behawiorystów, którzy naprawdę liczą sobie nie małe pieniądze. Także to na tyle dzisiaj. Trzymajcie się, moi mili. Cześć.